Dzień dobry. Witam wszystkich w imieniu Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzisiaj razem z Fundacją Eureka przygotowaliśmy dla Państwa wykład profesora Mariusza Dąbrowskiego Od kalendarza do podróży w czasie. Tytuł jest dosyć enigmatyczny, ale mam nadzieję, że profesor wszystko jasno tutaj wytłumaczy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich na czacie i na koniec wykładu te wszystkie pytania zadamy profesorowi wspólnie i mam nadzieję, że uzyskamy na nie odpowiedzi. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Fundacji Eureka oraz polubienia na Facebooku fanpage'a Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. No co, profesorze, chyba możemy już zaczynać. Bardzo dziękuję za to miłe wprowadzenie. Witam bardzo serdecznie studentów i nie tylko studentów. Może zacznę od tego zegarka, który tutaj mam. Widać na nim wybiła godzina 17:03 i będziemy mówić o tym dzisiaj, jak odmierzamy czas i jak ewentualnie możemy nawet czas odwrócić albo podróżować w tym czasie. Proszę zobaczyć, że na tym zegarze jest bardzo prosto podróżować w czasie. Proszę, podróżuję w przód w czas. Proszę zobaczyć, teraz zrobiłem 17:20 nawet, ale mogę też podróżować w tył w czas, tak, w czasie. Proszę bardzo, wszystko tu jest możliwe. Moje dzisiejsze rozważania między innymi będą dotyczyły tego, czy jest to możliwe, to co pokazałem tutaj za pomocą tego zegarka w rzeczywistości, czy możemy sobie tak chodzić w czasie w jedną i w drugą stronę. No, odpowiedź będzie tak samo enigmatyczna jak tytuł tego wykładu. Pozwolę sobie wobec tego rozpocząć. Ewentualnie jeszcze pokażę, jak mierzymy czas tak w najprostszy sposób. Tu mam taki eksperyment, zwykłe po prostu wahadło i to wahadło będzie nam pokazywało, że czas płynie, bo ja przecież nie czuję, jeżeli nie mam żadnego miernika, że czas płynie w postaci jakiegoś wahadełka, tak jak to jest w zegarze, no to trudno mi jest powiedzieć, czy czas w ogóle upływa. Wydaje mi się, że nie upływa. To samo na tym eksperymencie, przepraszam, że trochę przewracam, tak samo na tym eksperymencie będziemy odmierzali tymi tyknięciami. No to jest bardzo skomplikowany eksperyment, który również pokazuje pewne prawa fizyki, jak zasadę zachowania energii i pędu. Ale to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, co jest najważniejsze, to, że ruch bezwzględnie pokazuje nam, że czas płynie. Czyli ruch i czas są ze sobą bardzo ściśle powiązane. No jeszcze tu po prawej stronie pokażę trzech panów. To też dzisiaj będzie bardzo ważne. Trzech panów, którzy otrzymali Nagrodę Nobla w 2017 roku za odkrycie fal grawitacyjnych, czyli fal drgań przestrzeni, które powstały w wyniku zlepienia się dwóch czarnych dziur. I to też dzisiaj przy okazji moich rozważań o czasie na pewno się pojawi. Przejdę teraz wobec tego do takiej prezentacji, którą przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta prezentacja szybko się uruchomi. Co? Sekundę. Bardzo przepraszam. Gdzieś ona mi tu się schowała. Proszę bardzo, już ruszamy do przodu z tą naszą podróżą w czasie.
Proszę mi powiedzieć, czy wszystko widać? Nie mam potwierdzenia. Nie, widać tylko foldery, nie widać prezentacji. A, nie widać prezentacji. Bardzo przepraszam, jeszcze raz spróbujemy uruchomić. Bywa to właśnie często zaskakujące, że sekundę, tak, już jesteśmy. Tak, nie kliknąłem dobrze. Jak teraz? Teraz bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Nie na darmo na tym pierwszym slajdzie pokazałem Państwu i kalendarz, i podróże w czasie. Proszę zobaczyć, to są piramidy w Egipcie, a dalej widzimy stolicę Egiptu, jaką jest Kair. Dwie rzeczy z tym, mogę powiedzieć, są związane. Pierwsza rzecz to, że w zasadzie w dużej mierze tam się zrodził kalendarz, choć nie tylko, ale dużo od Egiptu się zaczęło. Oraz proszę zobaczyć, że zrobiliśmy pewną podróż w czasie od piramid parę tysięcy lat przed naszą erą do świata współczesnego. Zaprasza Państwa oczywiście Fundacja Eureka, to już było powiedziane. No i teraz zacznę od takich zupełnie przyziemnych rzeczy. Dlaczego od przyziemnych? Bo ponieważ jestem z wykształcenia fizykiem cząstek elementarnych i kosmologiem, to często mnie ludzie pytają, że to jest tak odległe od rzeczywistości, że w ogóle po co się tym zajmować. Chcę Państwu udowodnić, że wcale tak nie jest, ponieważ wręcz przeciwnie, nasze życie, życie ludzkości od samego początku było związane z pewnymi cyklami kosmicznymi, cyklami ruchu ciał niebieskich. I ono jest temu przyporządkowane. Takie elementy naszego życia jak aktywność i odpoczynek, one mają miejsce właśnie w zgodzie z cyklami przyrody, czyli ciał niebieskich. Przypływy, odpływy, to wszystko jest związane z ruchem ciał niebieskich wokół nas, wokół Ziemi. A zatem życie nasze na Ziemi dostosowało się właśnie do tych cykli. Ja Państwu pokażę później, jak próbowano te cykle zaburzyć, jak były pewne systemy polityczne, które chciały te cykle zaburzyć i ile wywołało to reperkusji w postaci silnego oporu, ponieważ wiele rzeczy mamy uwarunkowane genetycznie. Jak Państwo zapewne widzą z życia codziennego, jesteśmy wrażliwi, rośliny są wrażliwe, zwierzęta są wrażliwe na cykle zmian dnia i nocy. Nawet jest tak, że niektóre ryby składają ikrę, wyczuwając, kiedy jest maksymalny przypływ wiosenny, żeby tą ikrę ochronić przed ewentualnymi drapieżnikami. Tak samo płodność u zwierząt jest związana często z momentem równonocy wiosennej. A zatem te nasze cykle biologiczne w dużej mierze dostosowane są tym, że zaadaptowaliśmy się do naszego środowiska. I teraz główny punkt naszych rozważań, czyli kalendarz. No skąd on się wziął? No właśnie wziął się z cyklu ruchu ciał niebieskich. Przede wszystkim z obrotu Ziemi wokół Słońca i to daje nam rok. Obrót Księżyca wokół Ziemi daje nam miesiąc. Fazy Księżyca, choć nie wszędzie, dają nam tydzień, nie we wszystkich kulturach, a obrót Ziemi wokół osi doba, daje nam dobę. Czy te zjawiska są uniwersalne? No w naszym rozumieniu są uniwersalne na ten moment. Czy one zawsze były takie? Dowiemy się za chwilę. Proszę tu spojrzeć, tak? Mamy
cykl roczny obrotu Ziemi wokół Słońca. Jeden obrót z grubsza, a o tym powiem za chwilę, daje nam pojęcie jednego roku kalendarzowego. Ziemia jest nachylona pod pewnym kątem, o czym jeszcze powiem, do orbity, wokół której obraca się wokół Słońca, z czego wynika zjawisko pół roku. Teraz popatrzymy, tu na dole mamy Księżyc i tak samo widzimy, że Księżyc wykonuje obrót i z grubsza definiuje nam to, co nazywamy jednym miesiącem. Dobrze, więc skąd? Zacznijmy od roku, później przejdziemy do miesiąca, tygodnia i dnia. Skąd wzięło się pojęcie roku? No stąd był ten Egipt, który przedstawiłem. To był wiązany on z pierwszym przedsłonecznym wschodem gwiazdy Syriusz tuż przed wylewem Nilu. I odstęp czasu między dwoma takimi wydarzeniami nazwano rokiem. No, w tym momencie było to 12 miesięcy po 30 dni, czyli 360 i 5 dni poświęconych Bogom. Kolejnym elementem tworzenia kalendarza było rozpoczęcie liczenia dat od narodzin Chrystusa przez Dionizjusza Exiguusa. Natomiast początek roku kiedyś nie był odmierzany od 1 stycznia, tak jak u nas, tylko był on odmierzany zgodnie z tradycją wylewów Nilu, stąd te moje piramidy na samym początku. I on kiedyś był odmierzany od 1 marca. Ale co pozostało po przeniesieniu, jak Państwo widzą, przeniósł początek roku na 1 stycznia Juliusz Cezar i po tym zostało w naszym kalendarzu zostały nazwy miesięcy. September jako miesiąc siódmy, proszę bardzo, tak? Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, siódmy miesiąc. Oktober ósmy, november dziewiąty, december dziesiąty. Stąd te nazwy. Proszę Państwa, zjawisko pół roku. Skąd bierze się zjawisko pół roku? To już wspomniałem, że Ziemia ma oś dobowego obrotu, która nie pokrywa się z prostą prostopadłą, która jest prostopadła do płaszczyzny obrotu Ziemi wokół Słońca, tak zwanej ekliptyki. Tutaj mamy ekliptykę, proszę bardzo, tak? To jest ta płaszczyzna, wokół której Słońce obraca się wokół, przepraszam, Ziemia obraca się wokół Słońca, tak? A Ziemia nie jest ustawiona prostopadle do tej płaszczyzny, tylko pod kątem 23,5 stopnia. W związku z tym pojawiają się zjawiska pół roku. W jednym położeniu Ziemi biegun północny jest naświetlony, oświetlony cały czas, w drugim położeniu biegun południowy. Proszę Państwa, to nie jest nic takiego, ponieważ większość planet ma jakieś mniejsze lub większe nachylenie wokół płaszczyzny obrotu wokół Słońca. I gdyby nie było nachylenia się tej osi obrotu Ziemi do płaszczyzny ekliptyki, no to wówczas nie pojawiałoby się zjawisko pół roku. Zawsze dzień byłby równy nocy. Ale proszę Państwa, no jak widać, te pory roku się pojawiają i do tego dostosowane są strefy klimatyczne, znaczy pojawiają się strefy klimatyczne i do tego dostosowują się rośliny i zwierzęta. Liście opadają na jesień, na wiosnę się pojawiają. I
Tak to wygląda. Gdyby nie było tego zjawiska nachylenia się, nie byłoby tej całej zmiany z zimy na lato. Proszę Państwa, czyli gdyby ta oś była prostopadła do płaszczyzny, to nie byłoby zjawisk pół roku, a gdyby, proszę Państwa, działo się tak, tutaj pokażę, tutaj mamy, proszę Państwa, uran. Uran, proszę zobaczyć, że ma oś obrotu pod kątem 97 ustawiony, czyli obraca się jakby równolegle, ta oś jest ustawiona do płaszczyzny obrotu wokół Słońca. I proszę Państwa, gdyby tak było, gdyby Ziemia na przykład obracała się równolegle do płaszczyzny, a nie pod jakimś niewielkim kątem, to proszę Państwa, pory roku zmieniałyby się dramatycznie, ponieważ biegun w jednym półroczu by miał bardzo wysoką temperaturę, jeden na przykład biegun północny, a zimą, a drugi biegun by miał bardzo niską temperaturę. I teraz, proszę Państwa, to przesuwałoby się do takiej fazy, że w drugim roku ogromna temperatura by panowała tam, gdzie było bardzo zimno, a tam, gdzie było bardzo gorąco, temperatura się zmieniała do bardzo zimnej, czyli tak jakbyśmy równik zamienili z biegunami w sposób dramatyczny. A więc byłoby to bardzo nieprzyjazne przede wszystkim środowisko dla życia. Proszę Państwa, to był rok. Teraz zajmiemy się dniem. Otóż doba, dzień wynika z obrotu Ziemi wokół własnej osi i nasłonecznienia Ziemi w określonym obszarze. Proszę Państwa, istnieje ograniczenie na szybkość obrotu. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na karuzeli. Jakbyśmy się nie byli trzymani, to po prostu moglibyśmy się od karuzeli oderwać. I to samo działoby się na Ziemi, która bardzo szybko się obraca. Jeśli nie bylibyśmy przylepieni jakimiś siłami do Ziemi, to wyrzuciłoby nas w przestrzeń kosmiczną. A więc ciało niebieskie, znaczy jakaś planeta, nie może się obracać zbyt szybko. Poza tym dzień też zmienia się ze względu na oddziaływanie z Księżycem, który jednocześnie spowalnia ruch Ziemi, ale też stabilizuje ruch Ziemi i jest też naszą tarczą przed ewentualnymi meteorami albo potencjalnymi meteorytami, które mogłyby spaść na Ziemi. Proszę Państwa, 2 miliardy lat temu, a mówiłem o tym, że nie ma bezwzględnej tutaj sytuacji, 2 miliardy lat temu doba trwała 11 godzin. Believe me or not, wierzcie mi albo nie, ale jest dowód z 350 milionów lat temu. Są dzienne przyrosty warstw koralowych na wyspach Bahama i tych warstw obserwujemy 400. Proszę Państwa, jak pomnożymy 365 dni naszych, podzielimy przez 400 i pomnożymy przez 24 godziny dzisiejsze, to oznacza, że w owym czasie doba trwała 21,9 godziny. Teraz, proszę Państwa, tydzień, czyli doba też się zmieniała wraz z ewolucją ciał niebieskich. Teraz tydzień. Pytanie jest, czy jest to geneza astronomiczna, czy kulturowa. Wydaje się, że historycznie wiązano to tydzień z fazami Księżyca, choć nie we wszystkich kulturach. Na przykład w Egipcie miesiąc to były 3 10-dniowe tygodnie. W kulturze żydowskiej
wiązano to z szabatem, czyli z sobotą, który był oryginalnie dniem albo pełni, albo nowiu. W Babilonie dni tygodnia były nazwami znanych w starożytności planet. W cudzysłowie planet, bo księżyc ani słońce nie są planetami. Stąd na przykład Fourth Day, Donar's Tag, to był czwartek. Sama nazwa tydzień oznacza, proszę Państwa, w hebrajskim 7 dni, po hiszpańsku to jest semana, po francusku semaine. Także geneza wciąż wydaje się, że jest astronomiczna. Proszę Państwa, teraz kilka słów na temat ciekawostek. Mianowicie w pierwszym wieku naszej ery Żydzi ujednolicili szabat z dniem Saturna, czyli z sobotą. Natomiast chrześcijanie w 360 roku naszej ery odeszli od świętowania soboty, no bo to święto oryginalnie żydowskie, na niedzielę jako święto zmartwychwstania Chrystusa. W niektórych językach, proszę Państwa, w rosyjskim niedziela nazywa się Woskrosienie, czyli zmartwychwstanie po polsku. No proszę Państwa, inżynierzy socjalni, czy inżynierowie socjalni, próbowali zmienić nasz biologiczny system wytworzony poprzez ruchy ciał niebieskich i na przykład rewolucja francuska chciała zaproponować inny system podziału dni tygodnia, wprowadzając system dziesiętny, żeby nie było tej niedzieli ani szabatu, soboty i podzielono 10 dni, dziesiętny tydzień na 10 dziesiętnych godzin, potem godzinę na 100 dziesiętnych minut, minutę na 100 dziesiętnych sekund. No proszę Państwa, wywołało to naprawdę duże konflikty w porewolucyjnej Francji i chcąc te konfliktom zapobiec, Napoleon Bonaparte odwołał te zmiany dekretem z 1805 roku. Ale to nie jedyna dyktatura, która próbowała zmienić nasz rytm biologiczny. Również Józef Stalin, przywódca Związku Sowieckiego, chciał stworzyć tydzień oparty o inną liczbę dni niż 7. I stworzył tak zwany 5-dniowy tydzień nieprzerwanej produkcji. Potem zmienił go na 6-dniowy. Podzielono społeczeństwo na kilka różnokolorowych podspołeczeństw, a więc matka mogła być oznaczona kolorem żółtym, ojciec kolorem niebieskim, a dziecko kolorem czerwonym. Ojciec pracował w dzień pierwszy, matka w dzień drugi, dziecko w dzień trzeci, czyli praktycznie w ogóle się w domu nie mogli spotkać. Ale ten, proszę Państwa, system przerodził się z tygodnia nieprzerwanej produkcji do tygodnia nieprzerwanej bumelki, bo ludzie po prostu nie mogli tego wytrzymać, no i starali się unikać pracy na wszelkie sposoby. Teraz proszę Państwa, jeśli chodzi o kalendarz. Jak praktycznie odmierzamy czas? A zatem, żeby to określić, należy zdefiniować coś takiego, co nazywa się rokiem gwiazdowym. I on trwa 365 dni, 6 godzin i 9 minut. I w roku gwiazdowym Ziemia znajduje się dokładnie na tym samym miejscu na tle gwiazd. To jest ten kierunek.
Ale czym innym, proszę Państwa, jest rok zwrotnikowy, ponieważ Ziemia ulega precesji ze względu na oddziaływanie ze Słońcem i innymi planetami. Ja za chwilę pokażę tę precesję. Państwo precesję znacie z zabawek codziennych. I definiuje się rok zwrotnikowy, który jest, jak Państwo widzicie, o 20 minut krótszy od roku gwiazdowego. On wynika dokładnie z powtórzenia się dnia równonocy wiosennej. Proszę Państwa, precesja, no, to zjawisko, jak ktoś miał, będąc dzieckiem, takiego bączka zabawkowego, jeśli bączek kręci się tak, jak tu jest pokazany, nie ma precesji, ale jak zacznie się przechylać, to siła ciężkości powoduje, że on zaczyna robić kółka, ta jego tutaj oś robi kółka, tak jak tu, jak przedłużenie osi Ziemi. Proszę Państwa, za 13 tysięcy lat gwiazdą północy nie będzie gwiazda polarna, a gwiazda Vega. No i teraz, proszę Państwa, co to jest rok kalendarzowy w takim razie? Rok kalendarzowy został zdefiniowany jako 365 dni, 6 godzin, czyli dokładnie 1/4 dnia do 365 dni. I proszę Państwa, co robimy w związku z tym, no żeby, co to jest 1/4 dnia? No to niedobrze jest. Trzeba dodać jeden dzień, żeby żeby uzyskać cały dzień, to trzeba co 4 lata dodać jeden dzień, żeby nam się zgadzało. I taki dzień, taki rok nazywamy przestępnym. To jest taki rok, który dzieli się przez 4. Ale proszę Państwa, jak spojrzymy tu wcześniej, to proszę zobaczyć, że tu jest 5 godzin 49 minut, a tutaj jest 5 godzin i 6 godzin, czyli 5 godzin i 60 minut. Jest za dużo, o 11 minut. No a to, proszę Państwa, jak tak sobie dodamy, to po 128 latach daje nam 1408 minut. No to jest jeden dzień, około jednego dnia. A zatem ten jeden dzień musimy coś z nim zrobić i na każde 400 lat, 3 lata, które miałyby być przestępne, zamieniamy na zwyczajne. Na przykład 2000 był rokiem przestępnym, ale 100, 200 i 300 będą rokiem zwyczajnym. No i teraz, proszę Państwa, kalendarz, jak utworzyliśmy, oparty o ten rok kalendarzowy. Mamy dwa rodzaje kalendarzy współcześnie, tak? No nie dwa, jeszcze co jest hebrajski i islamski, o czym za chwilę powiem, ale te dwa, które naszej kultury dotyczą. Ten kalendarz zaczął się od Juliusza Cezara, 46 roku naszej ery. Daty się w tym kalendarzu przesuwały ze względu na te dodatkowe 11 minut o jeden dzień, co 128 lat. Więc Wielkanoc jako pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca cofała się. I teraz w innym kalendarzu, tym, który nas dotyczy najbardziej, w kalendarzu gregoriańskim, który rozpoczął się od czasów papieża Grzegorza XIII, wprowadzono poprawkę, aby kasować raz na 400 lat te 3 lata przestępne, o tym, co mówiłem przed chwilą. I proszę Państwa, przez te 500, od tego roku 1582 cofnięto się do 46 i wyliczono, że trzeba poprawić kalendarz o 10 dni i posunąć się o 10 dni do przodu. Tu Państwu pokazuję, tak,
że 1582 odejmuje 46 lat, mam 1536 lat, to dzielę na 128, tak, bo tyle przyrasta nam, jedna doba nam przyrasta z tych 11 minut po 128 latach, więc to jest 12 lat było do dodania, ale 2 lata jeszcze były tam korygowane wcześniej, więc w sumie po korekcie o 10 dni wróciliśmy do początku wiosny na zrównanie dnia z nocą, czyli na 21 marca. Obecnie, proszę Państwa, w kalendarzu juliańskim jest 13 dni różnicy wobec kalendarza gregoriańskiego, czyli obrządku, ludzie obrządku prawosławnego obchodzą święta 13 dni po nas. Proszę Państwa, są jeszcze kalendarze muzułmański, żydowski i te kalendarze odmierzają lata w tej chwili. W kalendarzu muzułmańskim nasz rok 2021 to jest rok 1442, on przejdzie w tym roku na 43 i jest liczony od urodzin Mahometa, proroka Mahometa, które były w 570 roku naszej ery. W kalendarzu żydowskim z kolei rok 2021 jest rokiem 5781. Jeszcze co warto, na co zwrócić uwagę, że w astronomii stosuje się też kalendarz dni juliańskich, i podaje się liczbę dni od 1 stycznia 4713 roku przed naszą erą. I proszę Państwa, dzień dzisiejszy jest 2,459,293 dniem w kalendarzu dni juliańskich. Szanowni Państwo, to było o kalendarzu. Teraz powiemy o podróżach w czasie, ale żeby powiedzieć o podróżach w czasie, musimy wiedzieć, co to jest przestrzeń i czas. I co to jest czasoprzestrzeń. Otóż czas i przestrzeń to są pojęcia, których doświadczamy w życiu codziennym. Tak? Jestem w pokoju, w tym kącie albo w tamtym kącie. Czas, no pokazywałem, tak? No ja czuję, że czas upływa wewnętrznie, ale też mam do tego zegarek. Proszę Państwa, co to jest przestrzeń? Jak mówił miś Puchatek, tam to jest miejsce, gdzie ja będę. Więc przestrzeń jest też w pewnym sensie z tym związana. Jest to miejsce, w którym się znajdujemy. I jest punktem na zbiorze miejsc możliwych do zajęcia. Tak? Na linii może to być, na płaszczyźnie albo w przestrzeni. Matematycy, jeszcze jeśli słuchają mnie matematycy, to zapewne wiedzą, że dodajemy jeszcze, możemy dodać jeden bok, jeszcze jeden i tworzyć wielowymiarowe obiekty. Skąd wiemy, że istnieje czas? No czujemy go subiektywnie, tu psychologia się odzywa, no starzejemy się, tak? Skąd się bierze to poczucie? No właśnie pokazywałem Państwu na początku tego wykładu, był ruch, tak? Ruch wahadła, no bez ruchu nie można zdefiniować czasu, nie może być czasu bez ruchu. To jest właśnie fizyka. Teraz mogę się poruszać w przód i w tył w czasie. Tak? No w tył nie mogę, pokazałem, że zegarem mogę się poruszać. No i teraz czas jest mi niezbędny, żeby powiedzieć, że jak miś Puchatek, że byłem tu
albo jestem tu, a będę tam, bo za jakieś 5 minut będę tam, a jestem tu. Więc tam i tu to jakaś rzeczywista, znaczy jest linia łącząca tam i tu, to jakaś droga ciała w przestrzeni. W kontekście ruchu tam i tu mają po prostu sens po wprowadzeniu pojęcia czasu, inaczej nie mają czasu. No proszę Państwa, doświadczenie poucza nas, że upływanie czasu zachodzi w jednym kierunku. Słynny dowód to taki, że jak potłucze mi się talerz, to jeszcze nie widziałem poza kadrem filmowym, żeby ten talerz mi się z powrotem złożył w sklej. Proszę Państwa, to w fizyce nazywa się druga zasada termodynamiki, która mówi, że naturalnym kierunkiem ruchu zjawisk jest wzrost nieporządku. Tak, no bo talerz rozbity jest bardziej nieuporządkowany niż talerz posklejany w całość. Stąd wynika, że czas to może być tak sobie opisany taką jednowymiarową linią ze strzałką. Tak? Tak matematycznie biorę taką linię i sobie strzałkę daję, tak jak wektor. Tak? I teraz to, co było to po lewej, to jest przeszłość, po prawej jest przyszłość. I mamy wiele strzałek czasu, ja ich nie będę omawiał. Jest psychologiczna, jest biologiczna, że się starzejemy, a taką najważniejszą dla mnie jako kosmologa to jest strzałka kosmologiczna, która mówi nam, że wszechświat się rozszerza. No, czy czas możemy wyeliminować? No tylko wtedy, kiedy wyeliminujemy ruch. I na przykład święty Augustyn mówił, że dla Boga nie ma czasu, no bo nie ma ruchu. Czy wymiary przestrzenne i czasowe możemy połączyć w jeden byt? No właśnie tak. Czyli przestrzeń i czas, czy to może być coś, co jest połączone razem? Tak, wprowadzono takie pojęcie czasoprzestrzeni. I czym to czasoprzestrzeń może być? No biorę 3 punkty w przestrzeni, mówię na przykład, że jestem 1 metr na szerokość, na długość i 1 metr na wysokość i 1 sekunda w czasie. I mogę powiedzieć, że to jest jakaś punktochwila. I Isaac Newton mówił, że takie pojęcie jak czasoprzestrzeń jest areną dla ruchów materii albo pojemnikiem, w których odbywają się ruchy. Herman Minkowski mówił, że to arena bez materii, ale Albert Einstein powiedział coś więcej, nie, że sama ta czasoprzestrzeń może ulegać pewnej ewolucji, uginać się jak kartka papieru. Jednak warto pamiętać, że jest czymś innym jednak jest przestrzeń i czas, bowiem czasowi przypisujemy tylko drogę, jaką pokonuje światło w określonym czasie. Tym niemniej pojawia się pojęcie, które Albert Einstein zaproponował, jakim jest pojęcie czasoprzestrzeni. Żeby zrozumieć to pojęcie, to warto przypatrzeć się, co oznacza, że kolejny wymiar jest drogą, jaką pokonuje światło w określonym czasie. To można matematycznie zobaczyć w ten sposób, że jest takie zwykłe twierdzenie Pitagorasa, i ono jest w tak zwanej euklidesowej przestrzeni, takiej niewygiętej przestrzeni, tak zwanej płaskiej. I tutaj x kwadrat plus y kwadrat równa się z do kwadratu. Te boki, no każdy z nas wie. Ale jeżeli wezmę, dołożę czas, to czas współrzędną czasową, to zgodnie z Einsteinem dokładam tutaj taki znak minus.
I to twierdzenie zmienia swój charakter, bo on jest taki jak dla hiperboli. Zresztą mówimy, nazywamy to geometria hiperboliczna. I to jest takie inne twierdzenie Pitagorasa. I suma kątów w trójkącie w takiej geometrii niekoniecznie musi być równa 180 stopni. I odległość w takim, to odległość to będzie takie uogólnienie twierdzenia Pitagorasa. Proszę zobaczyć, że to jest tak jakby x kwadrat, y kwadrat plus z kwadrat. To tutaj w takiej geometrii jest minus znak. Czyli są takie jak siodło końskie, tak się ta przestrzeń wygina. I proszę Państwa, przez ten minus są obszary niedostępne obserwatorowi, które są poza tak zwanymi stożkami świetlnymi obserwatora. Ponieważ skąd się te stożki świetlne biorą? One się biorą z tego, że nie możemy podróżować szybciej niż porusza się światło. No, proszę Państwa, to widać tutaj. Informacja rozchodzi się ze skończoną prędkością. Mamy dwie błyskawice, które jednocześnie błysnęły, ale obserwator tutaj będąc uważa, że ta błyskawica błysnęła później niż ta błyskawica tutaj, no bo znalazł się dalej. Tak, czyli istnieje względne pojęcie równoczesności dla obserwatora. Podobnie możemy to zjawisko zrobić z dźwiękiem. No i teraz proszę Państwa, tu mamy narysowany model czasoprzestrzeni, czyli takich, proszę Państwa, zbiory punktochwil, tak, czyli trzy współrzędne, jak rysujecie, kartezjańskie, tak? Do tego dodajecie w głowie już, bo na papierze się nie da, czwartą współrzędną czasową jako iloczyn prędkości światła razy czas. Tu na tym wykresie zredukowałem te przestrzenne współrzędne do dwóch, czyli wysokość zaniedbałem, wziąłem tylko długość i szerokość, a trzecia współrzędna to jest ta czasowa. Czyli w tą stronę się poruszając, możemy powiedzieć, że czas płynie w tym kierunku. Czyli wszystko to, co się dzieje tutaj, to jest w tą stronę się dzieje. Proszę Państwa, jeżeli wyślę list, albo Państwo wyślecie do swoich ukochanych z tego punktu, który jest wewnątrz tego stożka tutaj, to ci ukochani dostaną ten list, w tym miejscu będąc, w realnym czasie. Natomiast możliwe jest, że ten list do nich dotrze. Ale gdybyście wysłali z tego obszaru, czyli tak daleko, że światło nie dotrze, to ten list nigdy nie dotrze do tego waszego adresata. Proszę Państwa, teraz, czy czas ma jeden kierunek, tak jak pokazałem, czy jest cykliczny? Będziemy mówić o podróżach w czasie. No niestety są dwie, znaczy niestety nie widzimy, żeby był cykliczny, aczkolwiek Majowie i Grecy wierzyli w to, że nastąpi wieczne odradzanie się człowieka i że my kiedyś pojawimy się w tej samej konfiguracji, jak w dniu dzisiejszym, ze sobą cyklicznie. W tradycji judeochrześcijańskiej czas generalnie jest uważany za jednokierunkowy. I teraz proszę Państwa, co to są maszyny czasu i czy możemy podróżować w czasie. Więc pojęcie maszyny czasu wzięło się od Herberta George'a Wellsa z jego książki Time Machine.
Proszę Państwa, w roku 1915, jak już powiedziałem, Albert Einstein, powiedziałem o Albercie Einsteinie, ale powiedziałem, stworzył teorię, w którym czasoprzestrzeń jest obiektem dynamicznym, czyli te punkty, punktochwile mogą ewoluować. I można powiedzieć, że ta czasoprzestrzeń staje się jak kartka papieru, która może się wyginać w różny sposób, a to może powodować, że te stożki przestrzenne, które narysowałem tutaj na poprzednim, że one mogą podlegać jakiemuś wyginaniu się, także, bo ja może tu jeszcze nie sprecyzuję, że tu jest kierunek ku przyszłości, a tu jest przeszłość. I te strzałki pokazują nam kierunek czasu, czyli nie możemy się poruszać inaczej, jak w tą stronę na tym diagramie. Proszę Państwa, Albert Einstein stworzył teorię grawitacji, w której powiedział, że jeżeli materia wystarczająco silnie oddziałuje, to może zmieniać geometrię tej czasoprzestrzeni, czyli wyginać te punktochwile. To wyginanie pojawia się w przypadku obiektów zwartych w astronomii. To są bardzo, bardzo gęste obiekty upakowane. Przykładem tych obiektów są czarne dziury, które mają gęstość dążącą do nieskończoności. Teoretycznie nawet powinny być nieskończone. Proszę zobaczyć tutaj, jak coś takiego się formuje, ta czarna dziura. Najpierw mamy Słońce, które ma rzadko materię, bo wewnątrz, między materią jest dużo pustki, ale jeżeli tą materię będziemy ściskać, jądra atomowe pozbawimy elektronów i one będą coraz się do siebie bardziej zbliżać, to może powstać taki obiekt, który będzie tak ciężki, że tak jak na tej membranie, on ją wygnie i wręcz spowoduje, że oderwie się, tak jak tutaj jest to pokazane, tworząc obiekt, który nazywamy czarną dziurą. Taka czarna dziura jest otoczona tak zwanym horyzontem. Horyzont to jest coś takiego, to jest taka półprzepuszczalna membrana, przez którą tylko przechodzimy w jedną stronę. Wpadamy, to tak jak do studni, wpadamy i wyjście już jest bardzo ciężkie. No niemożliwe. Tutaj teoretycznie tutaj jest to niemożliwe. Zresztą ze studni bez pomocy z zewnątrz jest niemożliwe wyjście. I tu mamy przykład takiej obracającej się czarnej dziury w centrum galaktyki naszej. Tutaj stożki będą się układały inaczej. Za to była tegoroczna Nagroda Nobla, proszę Państwa, za odkrycie czarnej dziury w centrum galaktyki. O, tutaj taki rysunek pokazujący, jak skomplikowana jest geometria. Już może nie będę go szczegółowo omawiał. No i proszę Państwa, mamy tutaj obiekty zwarte, które mogą wyginać tą czasoprzestrzeń, ten zbiór punktochwil. Tu mamy, proszę Państwa, białe karły. To są upakowane bardzo blisko siebie elektrony. Bo normalnie elektrony w atomach, one mają sporo swobody. Są na orbitach, wokół których jest mnóstwo przestrzeni. To tak jakbyśmy księżyce Saturna ścisnęli bardzo, tak? Takie upakowane elektrony. Gęstość to jest, proszę Państwa, 10 milionów gramów na centymetr sześcienny. Uwaga, tak? To jest kostka super ciężka, ale nie aż tak nawet ciężka jak upakowane neutrony, czyli składniki jąder atomowych, które mają 10 do 15 grama na centymetr sześcienny, czyli, proszę Państwa, milion miliardów
grama na centymetr, milion miliardów gramów na centymetr sześcienny. Tu widzimy, gdyby taka gwiazda neutronowa była w Chicago, no to zajmowałaby tyle powierzchni, ale proszę Państwa, no, ciężar jej byłby ogromny. I proszę Państwa, teraz zbliżamy się powoli ku końcowi. Jak skonstruować maszynę czasu? Proszę bardzo, to są z książek science fiction, tak? No tu ten pan jakiś taki samolot czy jakiś pojazd skonstruował, tutaj on tak wygląda. Tu jeszcze inny. No tu, proszę Państwa, mogę pochwalić. Ten pomysł już mi się podoba. Proszę zobaczyć, że czasoprzestrzeń tutaj, ten zbiór punktochwil, trochę się powyginał i tak sobie możemy może w kółeczko biegać. No i proszę Państwa, matematyk Kurt Gödel powiedział, że wystarczy, żeby taką maszynę czasu skonstruować, to wystarczy, żeby materia we wszechświecie się obracała, to być może, że te stożki świetlne, które Państwu pokazywałem, że wysyłamy list tam do naszych ukochanych i on dociera, że one się tak trochę ugną i możemy wtedy z dowolnej chwili wysyłać. I to się nazywa maszyna czasu Gödla, jeśli się będzie obracało. Więc tu mamy, proszę Państwa, całą tą czasoprzestrzeń, kiedy się nie obraca. No nie ma, zawsze musimy iść do przeszłości, nie możemy wrócić z powrotem. A tutaj, proszę Państwa, mamy możliwość, żeby te stożki wygięły się ze względu na obrót. I proszę Państwa, jak one się tak wygną, to może być tak, że nasza przyszłość z jednego stożka będzie przeszłością w drugim stożku i zrobimy takie kółko, zataczając zamkniętą pętlę czasową, czyli wrócimy do punktu wyjścia. Tu mamy to narysowane, jeszcze inaczej. A tu, proszę Państwa, żartobliwie, mój współpracownik, z którym może będziecie Państwo mieli zajęcia, wicedyrektor Instytutu Fizyki, pan doktor Tomasz Denkiewicz, ze swoim synem. Szanowni Państwo, urodzili się oni w tym samym dniu roku, 29 listopada, jeden w roku 1978, a drugi w 2006. Ale proszę Państwa, jeżeli zataczamy zamkniętą pętlę czasową, to możemy zobaczyć siebie młodszego lub starszego stojącego obok. Teoretycznie może być nas nawet nieskończenie wiele kopii. I tu widzimy, że pan doktor Denkiewicz ma kopię swojego syna, tylko że kopia nie wie, którą jest kopią. I tu komentuje, że he, wykiwałem starego, bo ja już zrobiłem pętlę Gödla 100 razy, a mój stary 99. Ale on myśli, że jest mądrala i wydaje się, że zrobił tę pętlę już 101 razy. Proszę Państwa, to są pewne paradoksy, z którymi musielibyśmy sobie poradzić, gdybyśmy dopuścili podróże w czasie. Inna maszyna czasu została skonstruowana przez Johna Archibalda Wheelera. On połączył czarną dziurę, tę czarną dziurę, którą tu Państwu pokazywałem, z której wypromieniowane zostały fale grawitacyjne, z białą dziurą, która jest odwrotnością czarnej dziury. To jest ta biała dziura, to taka membrana, z której wszystko jest wypychane na zewnątrz, jednostronnie, taka półprzepuszczalna membrana. Jak połączymy tę czarną dziurę z białą dziurą, no to możemy uzyskać takie sobie
taką maszynę czasu, która no, pozwoli nam na zrobienie zamkniętej pętli czasowej. No tu widzimy, tak wchłaniane jest, wchłaniamy, wchodzimy tędy, wychodzimy tędy i tak sobie zataczamy pętlę do innego wszechświata. No matematycznie możemy to nawet zrobić, jeżeli by było więcej wymiarów czasowych. No proszę Państwa, to trudne do wyobrażenia, ale możemy sobie wyobrazić matematycznie więcej niż jeden wymiar czasowy. Gdyby było ich więcej, to zataczamy sobie pętlę w tych dwóch wymiarach czasowych, ponieważ czas staje się czymś na rodzaj płaszczyzny, no a na płaszczyźnie możemy się dowolnie poruszać w tym dwuwymiarowym czasie. No, z punktu widzenia matematycznego jest to możliwe. Proszę Państwa, i teraz zbliżając się do końca, pytanie jest, czy podróże w czasie mają sens i są zgodne z prawami fizyki. Fakty są takie, że nie spotkaliśmy siebie samych z przeszłości lub z przyszłości. Mało tego, pamiętamy tylko przeszłość. Druga zasada termodynamiki mówi, że samorzutnie wzrasta nieporządek. Tak? Tłuczę talerz i talerz mi samorzutnie się nie sklei z powrotem. No to wygląda, że wyklucza to te możliwe podróże w czasie. Proszę Państwa, no tu paradoksy, tak? Co stanie się z człowiekiem, który wróci do przeszłości i zabije swoich rodziców? Jak mógł się urodzić? Tak, ten paradoks, jemu poświęcono sporo książek. No i podobnie, jak stworzymy maszynę czasu, to można będzie jej użyć, aby cofnąć się w czasie i zapobiec jej stworzeniu. No, uwaga, zaczynają się spekulacje. Ale fizyka jest nauką eksperymentalną, tak? To podkreślam, a zatem trzeba zrobić eksperyment. Stephen Hawking, słynny fizyk, wprowadził postulat zachowania chronologii czasowej, ale to tylko postulat, że nie może być zamkniętych pętli czasowych. Ale proszę Państwa, ponieważ to był fizyk, no to zaproponował prosty eksperyment weryfikujący, czy są możliwe podróże w czasie. No proszę Państwa, jak to zrobił? Zachęcam Państwa na następny dzień matematyczno-fizyczny, ażebyście też zorganizowali przyjęcie dla podróżników w czasie. Stephen Hawking zorganizował takie przyjęcie 28 czerwca 2009 roku o godzinie 12 w Gonvi and Caius College w Cambridge. Nawet nie trzeba było zaproszenia. No reservation vous plaît required. Jak widzicie Państwo, tu jest to zaproszenie. Tak? Hosted by profesor Stephen Hawking. Namiary są podane, żeby ze wszechświata dokładnie trafić. No i co się okazało? No było sporo butelek szampana, ale niestety nikt się nie pojawił. Może Państwo będziecie mieli więcej szczęścia. Proszę Państwa, inny fizyk, Robert Nemirov, zrobił taki eksperyment. Tu jest praca na archiwach elektronicznych fizyki umieszczona z tym numerem. Zadał pytanie, czy serwisy społecznościowe zawierają ślady pozostawione przez ewentualnych podróżników w czasie. Podróżnicy w czasie powinni być świadomi wydarzeń, które dopiero nastąpią. Więc państwo Nemirov i Wilson poszukiwali informacji w internecie, czy była jakaś informacja o komecie Ison odkrytej we wrześniu 2012 roku i czy przed niespodziewanym wyborem papieża Franciszka na urząd w marcu 2013 roku, czy wcześniej
pojawił się termin Pope Francis. Proszę bardzo, przeskanowali wpisy na Facebook, Google, Twitter i tak dalej od 2006 do 2012 roku i wynik jest rozczarowujący. Nie znaleźli żadnych informacji antycypujących te dwa wydarzenia. A zatem podsumuję krótko. Czas odgrywa podstawową rolę w życiu człowieka, wyznacza kalendarz i rytm jego pracy i opiera się na zjawiskach ruchu ciał niebieskich. I jest to bardzo trudno zmienić. Jest to nam wdrukowane przez naszą ewolucję bardzo długą. Istnieje wiele definicji czasu, a właściwie strzałek czasu. Każda dziedzina nauki aspiruje do ich przedstawiania. Na przykład jest pojęcie czas wolny w pedagogice i psychologii. Czas w fizyce to jest coś zupełnie innego i ma on na pewno charakter podstawowy i trudno jest bez niego definiować inne pojęcia. No i ostatni problem, pytanie, czy możemy przemieszczać się w czasie? I odpowiedź tutaj moja jest, niestety tego nie wiemy, a nawet wybitni fizycy, tacy jak Stephen Hawking, sprawdzili i nie znaleźli żadnego dowodu na ten fakt. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam ewentualnie do pytań. Czy są pytania ze strony Państwa? Ja zmienię teraz. To może póki nie ma pytań, ja ze strony samorządu bardzo chciałabym podziękować panu profesorowi oraz Fundacji Eureka za wzięcie udziału w naszym wydarzeniu i za to, że wystąpił pan dla nas. Osoby w ogóle, które chcą zadać pytanie, to muszą na czacie to zrobić. Także czekamy na pytania od was. No i zapraszamy ogólnie do polubień Fundacji Eureka na YouTubie oraz naszego fanpage'a na Facebooku Samorząd Studencki Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Z racji, że jest nas mało, więc każdy ma możliwość zabrania głosu, powiedzmy online, tak? Nie przez czat, tylko można odmutować się i zadać pytanie. O, to ja mam takie szybkie pytanko, nad którym się zastanawiałem, jeśli mogę, dotyczące podróżowania w czasie. Czy sama zasada zachowania energii i to, że ciało jakiekolwiek chociażby posiada energię kinetyczną w postaci temperatury albo sama masa będąca też swojego rodzaju formą energii, nie wyklucza podróżowania swojego rodzaju przeskoku tego ciała do innego punktu w czasie, bo jakby cała energia wszechświata jako funkcja czasu powinna być stała, a podróż w czasie powoduje, że ten bilans energetyczny całego wszechświata się chyba zmienia, czy to nie jest automatyczne wykluczenie? Dziękuję. Tak, no jak powiedziałem, jest tu bardzo dużo paradoksów, które można by było mnożyć, no, dotyczących chociażby właśnie zasady zachowania energii i podobnych elementów, które no, faktycznie no, tutaj mają miejsce. Więc jak przytoczyłem wcześniej, te paradoksy raczej skłaniają nas do tego, aby na tym etapie nie rozważać możliwości podróżowania w czasie i stąd ten postulat Hawkinga, żeby te podróże w czasie no, po prostu nie rozważać, przede wszystkim ze względu na drugą zasadę termodynamiki. Jeśli chodzi o zasadę zachowania energii właśnie, to zasada zachowania energii może mieć miejsce
I pewne procesy ze względu na zasadę zachowania energii nie są wykluczone. Dopiero po wkroczeniu drugiej zasady termodynamiki jako bardzo takiej fundamentalnej w fizyce możemy mówić o prawdziwej fizyce, a nie tylko fizyce hipotetycznej. Ja tu pokazywałem zegar, tak? I właśnie to odwracanie czasu tu nie stanowi problemu, ale to jest wszystko tylko proces, który jest przez nas symulowany w stosunku do rzeczywistości. Więc podsumowując, to druga zasada termodynamiki w fizyce jest nadrzędną nad zasadą zachowania energii. No i wydaje się, że ona uniemożliwia, przynajmniej na tym etapie naszej wiedzy o wszechświecie, te podróże w czasie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? No nie słyszę, także ja serdecznie też bardzo dziękuję Państwu za uwagę. No i zapraszam też do współpracy z naszą Fundacją Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, a także na wydziale ze Szczecińską Grupą Kosmologiczną, którą także kieruję. Dziękuję bardzo.